Wydaje mi się, że po ostatnich meczach jesteśmy na fali zwycięstw i mamy bardzo dużo argumentów na środowy mecz. Przyjdzie tutaj drużyna Artura jest złożona z młodych zawodników, którzy w tej lidze nie raz pokazali, że są solidnym timem, który w każdym elemencie i w każdym momencie potrafi przejąć pałeczkę i po prostu grać jak równy z równym. Nawet w tym ostatnim meczu, pomimo tego, że przerywali 0-2, potrafili doprowadzić do tej breka. Mają solidnych graczy. Grają dobrze w przyjęciu. Grają, mają bardzo dobrego atakującego, który, który w ostatnich meczach, o którym wszyscy mówią na Twitterze. Więc szykuje się solidne granie. Szykuje się ciekawy mecz. Liczymy, że przyjdzie bardzo dużo kibiców na ten mecz pocharowy. Eee, mamy świadomość tego, że po raz kolejny to jest tylko sport, ale ale potrafimy sobie spojrzeć w lustro, powiedzieć sobie, że jesteśmy dobrą drużyną, która której celem jest nie tylko awans do finału Pucharu Polski, ale zdobycie Pucharu Polski. Dlatego w środę musimy wykonać krok, który jest naszym Celem, ale też na pewno w jakiś sposób obowiązkiem. I zagrać solidny mecz. I pokazać, że że potrafimy nie tylko mówić, ale też grać. Jeśli chodzi o moją osobistą formę, to jest ona nawozem tego, że moi koledzy są w świetnej formie. I już to kiedyś mówiłem, ale będę to mówił do będę mówił, że że jestem beneficjentem tego, że mam w drużynie takich fantastycznych kolegów, którzy, którzy robią wszystko, aby ja też mógł grać dobrze. E, i, I cieszę się, że jako taki jeden organizm prezentujemy taki wysoki poziom. E, no, kurczę, już jest 21 spotkań za nami w Lidze i mamy bardzo dobry bilans, ale, ale też... E, Myślę, że nie jesteśmy taką drużyną, która pomimo tego, że zbliża się koniec rundy zasadniczej i mm, eksperci Twitterowi nie tylko pojawiają się takie głosy, że możliwe, że drużyny będą celować w jakieś miejsca do playoffu, to wydaje mi się, że nie jesteśmy tego typu drużyną, że każdy każdym meczu gramy na 100%. I nie będziemy szukać sobie rywala, jeśli będzie to drużyna Irish bądź Z, to po prostu będziemy realistą z tą drużyną, którą nam przydzieliać. Bo też na pewno tutaj są osoby, które były na reprezentacji podczas styrosanu kadrowego, słyszały od trenera robić takie słowa, że nie można kalkulować i że to nie jest wyjście bo takie rzeczy lubią się obrócić przeciwko tobie. Można powiedzieć, że to są takie slogany, które, które mogą nie mieć miejsca, ale, ale często się też tak zdarza, że im bardziej kalkulujesz, im bardziej szukasz, to to, to do ciebie wróci w jakimś się najmniej oczekiwanym momencie. Więc myślę, że bardzo dobrze sobie radzimy z tym, jak, jaki jest ten sezon i jak bardzo intensywnie Gramy w każdym tygodniu. Na pewno też mamy komfort pracy, mamy komfort tego, że w naszej hali jest siłownia, że nie musimy krążyć po mieście, że mamy wszystko, czego nam potrzeba, że nasz plan tygodniowy wygląda tak, jak wygląda, że jest czas na odpoczynek, jest czas na pracę, jest czas, żeby. Nawet wypić to przysłowiowe piwko, odpocząć yy, i się uśmiechnąć do lustra. Yy, I myślę, że takie małe rzeczy sprawiają, że w takim trudnym sezonie yy, możesz odnaleźć taką wersję siebie, która pozwala ci myśleć o tym, że jesteś w stanie wygrać yy, każdy następny mecz, o którym myślisz. I tak naprawdę nie ma rzeczy, która się przerośnie, bo, bo do każdego meczu mamy ten bufor przygotowania i, i jesteśmy w stanie w kilka dni zbudować formę na nadchodzący mecz. E, mimo też tego, że ostatnio mieliśmy dwa tygodnie, które przepracowaliśmy dobrze na siłowni i, i też mieliśmy taki czas, żeby złapać trochę tego oddechu. E, dlatego Jestem spokojny o to, co przed nami i, i myślę, że jesteśmy zdrowi na tyle, aby, 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 aby robić duże rzeczy i, 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 i cieszyć kibica swoją grą.